Mówi się, że jeśli pszczoły wyginą, ludzkość wymrze 4 lata po nich. Tym owadom zawdzięczamy, bowiem 1/3 żywności na świecie. Zapylają one prawie 80% gatunków roślin, z których następnie wytwarzane są produkty spożywcze. A niestety populacja pszczół systematycznie spada. Dlatego tak ważna jest edukacja młodzieży od najmłodszych lat o tym, jak istotna jest rola pszczół w środowisku naturalnym. W tym celu Wielkopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił konkurs plastyczny Ratuje pszczoły z ARiMR. Nadesłano na niego ponad 400 prac. To jest bardzo trafny temat, który został ogłoszony przez dyrektora oddziału regionalnego, pana Mateusza Bukowskiego, ponieważ ARiMR w tej chwili również rozpisuje programy dla rolników, które mówią o doskonałym rozszerzeniu wiedzy na temat pszczelarstwa, na temat upraw roślin, które są związane z możliwością przebywania pszczół i jakie mają zadania nie tylko pszczoły, ale ludzie będący opiekunami tych pszczół, hodowcy pszczół, po to, żeby nieodzownie rozszerzać tą populację. Wśród laureatów wojewódzkiego konkursu znalazły się 3 dziewczynki z powiatu tureckiego. W kategorii wiekowej od 7 do 9 lat drugie miejsce zajęła Hania Antczak, natomiast trzecie Hania Rachubińska. W kategorii od 5 do 6 lat trzecie miejsce zajęła Marcelina Karbowa. W starostwie powiatowym nagrody laureatkom wręczyli starosta Dariusz Kałużny, kierownik biura powiatowego ARiMR Jan Smak oraz zastępca kierownika Piotr Szewczyński. Bardzo się cieszymy, że wśród laureatów tych dzieci, które zostały wyróżnione, były 3 dziewczynki z naszego powiatu. Zostały wręczone cenne nagrody i dyplomy i mamy nadzieję, że dziewczynki jeszcze nie raz dadzą o sobie znać w następnych konkursach, które niebawem pewnie się ujawnią. Cieszysz się z nagrody? A co dostałaś? Lego i dyplom. Lubisz malować? A co lubisz najbardziej malować? Chyba koty. Narysowałam dziewczynę, która sieje nasiona. I narysowałam jeszcze pszczołę w lupie, która zbiera pył z kwiatów. Namalowałam pana pszczelarza jak i ul i latały obok pszczoły. I były jeszcze wokół tego ula rzeczy, które pszczoły robią. Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można znaleźć informacje o kolejnym konkursie Kubek, dzbanek czy makatka, rękodzieło to jest gratka.